dzisiaj mieliśmy niezwykłą uroczystość na naszym wydziale i na naszej uczelni w szczególności, bo mieliśmy właśnie wręczenie tytułu doktora honoris causa dla pana profesora Ryszarda Knosali. Tym bardziej jest to taka uroczystość podniosła z racji tego, że to nobituje człowieka i naukowca, jakim jest niewątpliwie pan profesor Ryszard Knosala, ale również jest to ogromna nobilitacja dla Politechniki Opolskiej i dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Tym bardziej chciałbym podkreślić właśnie tą nobilitację ze względu na to, że pan profesor Knosala jest również uznawany jako ojciec dyscypliny inżynierii produkcji w kraju. Jest to tak zwana opolska szkoła inżynierii produkcji. Dwukrotnie, trzykrotnie, dziesięciokrotnie powiedział, że należał się właśnie ten tytuł doktora honoris causa. Naprawdę, to jest dla państwa jako uczelni, zresztą to jest też wypowiedziałem się, że to jest coś, co rzeczywiście pokazuje państwu number one w Polsce, że rzeczywiście warto się wzorować. Także naprawdę gratuluję jeszcze raz i powodzenia życzę państwu i w ogóle profesorowi, wszystkiemu, całemu społeczeństwu akademickiemu. Bardzo podniosła uroczystość. Rzeczywiście nawet no, mam jako taką wyobraźnię, ale jednak to wykraczało poza moją wyobraźnię. Bardzo sympatyczna, bardzo miła, bardzo dużo takich ludzkich akcentów. Ta nasza praca inżynierska, gdzieś była tak lekko w tle, tylko cieszę się niezmiernie, że właśnie Politechnika Opolska mnie uhonorowała, że mogę pracować na tej uczelni, że tak dużo moich kolegów z całej Polski, muszę powiedzieć, że na liście byli reprezentanci 26 uczelni. Także no taka miła uroczystość i tak jak już powiedziałem, ja raczej nie zamykam i nie zmierzam do wolności, tylko szukam pobudzenia do dalszej pracy, a to z całą pewnością mnie odpowiednio pobudzi. Politechnika Opolska.